Cześć, witajcie. Postanowiłem wam nagrać takie krótkie wideo, mam nadzieję, że będzie krótkie, o tym jak kto sprzedaje i kto potencjalnie rozpatruje akwizycje na polskim rynku. Generalnie co się dzieje na polskim rynku, dlaczego tak się dzieje i jak wygląda sytuacja firm bukmacherskich, jaki to ma na was wpływ, jak wygląda to z perspektywy takich stron jak Betyl. No i jaka jest mniej więcej tendencja, przyszłość, perspektywy rozwoju, być może zmian. Więc nie przedłużając, Interplay napisał o możliwym przejęciu w branży bukmacherskiej. Kto kogo będzie przejmował, nas tutaj spekulują, to znaczy tutaj piszą o, o tym, że być może totalizator sportowy mógłby przejąć bugmachera a winner, który no nie wszędzie dobrze. Natomiast to są na razie spekulacje. To, co zwróciło moją większą uwagę, to komentarz Karola Bruskiego, który napisał fajny, naprawdę fajny artykuł. Dlaczego polscy bugmacherzy nie zarabiają? Wrzucił go na LinkedIna w 2020 roku, czyli no ponad rok temu. W skróconej wersji jest na gol.pl, gdzie, gdzie się udziela. Tutaj macie także grafikę, i może od niej zacznę. Czyli chodzi o to, że no STS ma bardzo duży udział w rynku, ponad połowę, później jest Fortuna 30%, czyli to jest razem 78% rynku, dwóch bunkmacherów zajmuje, a reszta 21 operatorów bije się o resztę. No i tak, tych dwóch zarabia, a pozostali mają straty. Więc tak wygląda rynek w Polsce, no właściwie to Duopol. Podobno bukmacherzy woleliby, woleliby, no i właśnie, czemu to się tak dzieje? Mamy podatek obrotowy 12%, o którym bardzo dobrze wiecie, czyli od każdych 100 zł stawiacie tak naprawdę za 88 zł. I teraz na dzień dobry macie straty 12%, czyli jeżeli umiecie bardzo dobrze typować na poziomie na przykład 12%, to wychodzicie na zero. I to sprawia, że gracze nie są skłonni obstawiać na legalnym rynku, bo żeby zarabiać, to muszą się naprawdę wysilić albo grać AKO, albo grać rekreacyjnie dla rozrywki. No a no, nie do końca wszystkim to pasuje, żeby wydawać pieniądze na na zakłady, bo ludzie chcą zarabiać na zakładach, a nie wydawać. Więc tak to wygląda w branży. To się przekłada później na bugmacherów, którzy muszą przyciągnąć tych przyciągnąć graczy jakąś ofertą. No i tutaj Karol podaje sześć, sześć powodów. Polityka kursowa, walka na bonusy powitalne, sponsoringi, które są przepłacone często, na przykład na Siatkówce czy żużlu, braki kadrowe, no, no jak, jak branża cała dogorywa od 2000, może nie dogorywa, dogrywa od 2017, a jest tłamszona mocno od 2009, no to niestety no nie ma chętnych, żeby tutaj byli specjaliści od branży zakładów bóg no i no, takie, takie polskie piekiełko, jakie jak znamy. Więc jak ktoś chce, no to polecam Karola Bruskiego, żeby sobie przeczytać. Mm. Mamy też tutaj GGR, temat GGR-u, czyli miesiąc temu, 20 września, padł taki pomysł, sprowadzono aż profesora. Raczkowskiego do Ministerstwa Finansów. Interplay o tym napisał, możecie sobie przeczytać. No i w skrócie chodzi o to, że no GGR już wiadomo, nie, nie od, od wielu, wielu lat wiadomo, że model duński oparty na GGR, czyli, czyli model, w którym firmy płacą podatki od zysku, a nie a gracze mają, no nie mają podatków. W sensie no nie mają podatku obrotowego, czyli podatek obrotowy 0%. Podatek od dochodowy no, też nie ma właściwie dochodowego. 10 czy 19% teraz jest? 10? 10 chyba branży zakładów. Więc, jak wygracie tam 2280 zł i wyżej, to płacicie dodatkowy podatek dochodowy. Nie ma tego w GGR-ze. No, no generalnie ten ciężar podatku jest przerzucony na firmę i wtedy rynek jest zdrowy. Natomiast nasi politycy nie chcą, żeby rynek był zdrowy z jakichś powodów. Nie będę tu wchodził w politykę. No i działa to tak, a nie inaczej. Rynek jest tłamszony. No, i tutaj jest taka próba profesora dotarcia do tych polityków. Nie wiem, na czym to się skończy i nie będę tutaj teraz na to, ten temat dywagował. Natomiast mówię Wam to o tym, że być może pojawia się jakieś światełko w tunelu, jeżeli, jeżeli branża ruszy w tym kierunku i zaczną się rozmowy na ten temat. No to wtedy przyjdzie czas na działanie, będę Was wtedy potrzebował. Dobra, no i to tak, tak myślę, że w skrócie, czyli jest jakieś światełko w tunelu, bugmacherzy się przejmują, branża podupada. Jak jest kryzys, to być może jest dobry moment na zmiany. No myślę, że od 2009 już chyba czas. Natomiast zachodzi o Was, o graczy. No to tutaj mamy oczywiście nasturebety.pl taki. Artykuł bookmaherów, ranking bookmaherów, bookmaherów w Polsce. Oczywiście są też obec brokera, bookmaherzy do esportu, do kryptowalut i tak dalej. Tutaj wszystko znajdziecie, czego potrzebujecie w zakresie zakładów, oczywiście. I gdyby ktoś potrzebował się ze mną skontaktować, to oczywiście może poprosić mnie o pomoc. Ja mu jej udzielę i myślę, że razem damy sobie radę. W każdych warunkach. Pozdrawiam, Krzysztof.